Nie ma chyba przesady w stwierdzeniu, że Ewa Swoboda na dobre już polubiła obiekty Cosów w Szczyrku. Prawda, zgadza się, a najbardziej panie ze stołówki, bo są przekochane i przemiłe i pyszne jedzonko robią. Jeśli chodzi o realizację celów treningowych, to co dla ciebie jest najważniejsze? Z których obiektów na tym etapie korzystasz? No dla nas najważniejszy jest stadion i bardzo się cieszymy, że kiedyś powstanie już pełnowymiarowy 400-metrowy stadion tutaj. No i siłownia. Siłownia jest też super. Dużo sprzętu, wszystko jest fajnie, a jak pada, jak dzisiaj, no to możemy zrobić też trening na hali. Jakie założenia na ten obecny pobyt? Myślę, że założenia już tak w miarę troszeczkę się spełniły, bo było to zrobienie kilku życiówek na treningu siłowym, bo jeszcze szybkości myślę, że no jeszcze nie jesteśmy w tym etapie, gdzie powinniśmy być z trenerką, ale no trenować, zjeść, wyspać się i myślę, że wszystko jest już prawie spełnione. No to jeszcze na koniec o celach. Jakie są twoje na ten sezon? Myślę, że w zdrowiu go skończyć i tak, żebym była zadowolona we wrześniu i powiedziałabym sobie, że super, to był fajny sezon i mam nadzieję, że następny będzie lepszy. No i powiedz poniżej tych 11. Impreza docelowa w tym roku i jakiś konkretny cel wynikowy? Impreza docelowa to Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. No ten cel wynikowy, no to poniżej tych 11. Nie mogę głośno mówić, a tak może się spełni, może nie, zobaczymy.